TVN poinformował o decyzji prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Podjęta została ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Zamknięto kolejne obiekty. TVN przekazał ważne informacje dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Rafał Trzaskowski podjął ważną decyzję, która wpłynie na życie w stolicy. Zamknięte do odwołania TVN poinformował, że Rafał Trzaskowski ze względu na panującą epidemię koronawirusa, zdecydował się na zamknięcie wszystkich miejskich ośrodków sportowych aż do odwołania, tym także obiektów przylegających do szkół, a otwartych dla wszystkich osób postronnych. Taki sam los spotkał warszawski ogród zoologiczny, gdzie decyzja została podjęta w trosce o zdrowie nie tylko zwiedzających, ale także pracowników, którzy codziennie muszą pojawiać się w pracy, aby zapewniać opiekę mieszkającym tam zwierzętom. Decyzja została podjęta po konsultacji z odpowiednimi służbami tak, aby zminimalizować ryzyko wzrostu zarażeń na terenie miasta. / Dostęp ograniczony do wielu miejsc. TVN relacjonuje, że do atrakcji, których ze względu na stan epidemiologiczny nie odwiedzą warszawiacy, dołączają wszystkie miejskie baseny, sauny oraz siłownie. Jest to zrozumiałe, gdyż w miejscach tych bardzo łatwo o kontakt fizyczny z drugą osobą, a utrzymanie wysokich zasad higieny oraz zalecanych odstępów jest praktycznie niemożliwe. Nie tylko tam wizyty należy przełożyć. Dzielnicowe domy kultury także pozostaną niedostępne, a wszystkie zaplanowane tam aktywności zawieszone aż do 25 marca, a nie jak w przypadku wyżej wspomnianych obiektów do odwołania. Dzisiaj grzeje, 1. Wszyscy oglądali jego dzieła. Niestety, zmarło na koronawirusa 2. Ujawniono, do kiedy ma trwać epidemia. Rządowy raport zdradza niepokojące szczegóły. Lista miejsc oraz miast coraz dłuższa. Nie tylko Warszawa zdecydowała się na takie kroki. Decyzję o zamknięciu się dla odwiedzających podjęło także największe polskie zoo znajdujące się we Wrocławiu, ale także te w Krakowie czy Poznaniu. Coraz większa ilość dużych aglomeracji decyduje się na ograniczenie działalności miejsc podległych pod ratusze. Ma to na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez kontakt nieuważnych odwiedzających, którzy nie przestrzegają zaleceń i nie zostają w domu na okres społecznej kwarantanny. Wcześniej odgórną decyzją premiera Mateusza Morawieckiego zamknięto wszystkie kina, restauracje, kawiarnie, a dzieci oraz studenci nie będą przez najbliższe 2 tygodnie uczęszczali do szkół. Najlepsze newsy dnia, źródło, TVN Warszawa. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.